No tutaj to jest taka ciekawostka amerykańska, no bo to w zasadzie nie jest highway, czyli to nie wysoka droga, czyli nie autostrada taka 4 czy 5 paszmowa. To nazywają parkway. Parkway to jest taki, no powiedzmy, droga w parku. I dlaczego w parku? No bo rosną drzewa naokoło, gdzie przy autostradach raczej nie ma. Z obydwu stron to wszystko jest oddzielone, wyciszone. Tutaj za tymi drzewami, no to są jakieś różne miejsca, gdzie można dojechać, ale innymi trasami. Dwa pasy są wystarczające, jeden szybki, drugi do wyprzedzania. Limit 70 mil, no to 70 mil, no to jest mniej więcej 112-115 kilometrów. Tak jak widać, tam jest przerzedzone. Nie wiem, co tam jest, czy pola ziemniaczane, czy nie. Po bocie, jakby coś się stało, ten czarny pasek taki, to jest wygryziony ten asfalt, także jak się zjeżdża, to zaczyna dzwonić w ten sposób. Także kierowca wie, że przysnął albo coś, jeszcze raz. No i to takie zabezpieczenie jest. Tam z lewej strony widać rowy, także jak woda ścieka, to wszystko sobie odpływa. Z tej strony też widać, że są rowy troszeczkę niżej. Cała droga, widzicie, jest troszeczkę pod skosem. Tutaj jest taki zakręt, to jeszcze większy skos jest, ale jednak pilnują. O, tutaj widać, że jednak jest w ten sposób, tak? Żeby samochody nie były wyrzucane. Na zakręcie barierki troszeczkę, żeby też za daleko nie poszły. No i na prostą drogę barierki się kończą. Co 1/10 mili jest znaczek. Jaka to mila. Jak jadą, to sprawdzają. No i taka ciekawostka. Z drugiej strony tam, no to leci właśnie ten parkway. Tutaj dla policji sobie mogą przejechać z jednej strony na drugą. Także ludzie zapychają. Taka ciekawostka, no. Zdrowia.